Króle 8, to mi wygląda na mata w 1. Co prawda nasz hetman jest związany i to dla części zawodników zawsze jest duży dyskomfort, bo widać, że o nie, już za chwilę stracimy hetmana, ale hetman pomimo tego, że jest związany, on się nie może ruszyć, no ale pola kontroluje. Pole D8 tutaj odcina króla, wieża z F1, patrzymy na całą deskę, odcina króla na polu F8, no i mamy skoczka na D5, który po prostu może sobie dziarsko zbić na C7. Wszystkie pola w okolicach króla zabrane. Szach kończy partię. A to już jest typowy motyw znany z mata legala, czyli tego takiego, no nie pułapki debiutowej, ale takiego powiedzmy debiutowego wariantu w partii włoskiej. Ofiara hetmana, w związku z którą nasz skoczek staje na e5 i w tym momencie możemy tutaj wykorzystać piękną koordynację lekkich figur. Gramy goniec f7, czarne są zmuszone do odejścia królem na pole e7 i skoczek wchodzi na pole d5. Wszystkie te pola w okolicach czarnego króla po prostu są pod kontrolą białych i dzięki temu dajemy mata. Dobra. Kolejny motyw z wykorzystaniem słabości białych pól po tej króciutkiej przekątnej. Mat w jeden, co ciekawe, na tym poziomie też się zdarza. Wiele co tutaj wytłumaczenia myślę, że nie trzeba udzielać. Tutaj z kolei mamy problem u białych w postaci tego, że król z gońcem stoją zbyt blisko i jeżeli zagramy sobie po prostu wieża G8 z szachem, no to król nie będzie w stanie gońca bronić, czyli odrzucamy obrońcę gońca w postaci króla z pola G3, bijemy gońca w następnym ruchu i pozycja powinna być bardzo prosto wygrana. Tu jeszcze... No właśnie, część zawodników by się skusiła na wieżę bije G2, natomiast wtedy z kolei król wraca na pole E3 i znowu broni gońca na F4, co oczywiście nie było zamierzone, więc nie ma to żadnego sensu. Tam zbicie pionka na G2 samo w sobie nie jest jakąś wielką korzyścią, lepiej hapsnąć gońca. To samo. Już widzieliśmy to w poprzednich zadań, koordynacja skoczka gońca, punkt F7 jest jednym z najbardziej wrażliwych punktów na szachownicy, jeżeli nie najbardziej wrażliwym, F7 z jednej strony, F2 z drugiej strony. Pionkóweczka. Pionkówki na czeskomie zazwyczaj są proste i zazwyczaj wymagają po prostu najbardziej forsownego podejścia. Tam czasami już na wyższym poziomie trzeba policzyć kilka subtelnych wariantów, czy iść pionkiem do przodu, czy zbić, ale oprócz tego one są dość takie standardowe. Mamy pionka mniej, natomiast nasz król w końcówce słuchał się zasad podręcznikowych, poszedł po pionki, poszedł po słabości i został wykorzystany aktywnie. Więc skasujemy pionka na A6, potem zapewne z A6 skasujemy pionka na B5, no i będziemy musieli iść pionkiem A do przodu. Powinno być to wystarczające, ale możemy sobie to potwierdzić wariantem. Król A6, król D5, król bije B5, no i tutaj zapewne czeską zagra król D6, żeby iść królem do rogów. Jeżeli w pionkówce mamy pionka stojącego na bandzie na linii A albo na linii H, to wystarczy, żeby rywal stanął królem swoim przed pionkiem, niezależnie od tego, które to będzie z pól i zawsze zremisuje. Nawet wystarczyłoby stanąć na jednym z tych czterech pól. To są pola kluczowe dla każdego pionka A. Czy na A2, czy na A6, nie ma to żadnego znaczenia. Więc z kolei jak czarne zagrają król D6, to my sobie będziemy robili tak zwane odpychanie barkiem. Technika znana z końcówek. I zagramy król B6. Król D7 to król B7. I stworzymy taką barierę dzięki tak naprawdę temu, że król... jak to jest ten wierszyk? Król do króla się nie przytula, o. I wtedy po prostu pionek A będzie mógł iść do przodu bez żadnego problemu. Dobra. Rywal
dużo gruźb tutaj niebezpiecznych stwarza, no i trzeba być po prostu pierwszym. Więc patrzymy na całą szachownicę bez paniki, nie gramy Hetman G2, bo to może być instynkt dla jednego albo i drugiego grajka, który sobie z Hetman G2 zagra i stwierdzi, ale super, obroniłem się przed obydwoma groźbami i przed Hetman H3 i tam przed Hetman i przez skoczek bije F3. Natomiast Hetman z C2 może przecież też zaatakować czarnego króla, który jest bardzo mocno wyeksponowany, bo wszystkie pionki tak z F7, G7, H7 gdzieś tam polazły do przodu, albo ich już w ogóle nie ma. Więc gramy Hetman G6, jeżeli król F8, to po prostu goniec D6, czarny wieża E7 i gramy goniec bije E7 z matem, bo nasz Hetman i goniec wszystkie pola dookoła króla kontrolują. Na Hetman G6, wieża G7 po prostu bijemy wieżę i dajemy mata. Kolejny przykład końcówki, tym razem jakaś taka niestandardowa. Straciliśmy gdzieś w toku partii skoczka, ale mamy bardzo dwa fajne zaawansowane pionki. No i tutaj raczej dylematu wielkiego nie ma, żeby cokolwiek udało się białym uzyskać, na pewno trzeba skoczka z pola C8 wyrzucić. Po król B7 zakładam, że czarne zagrają albo skoczek E7, albo skoczek B6. No i wtedy można się ewentualnie zastanowić, czy bić pionka na A7, czy dorabiać po prostu hetmana. Możemy sobie spróbować to przeliczyć. Zagramy król B7, skoczek E7 powiedzmy. Jeżeli dorobimy hetmana, skoczek C8, król C8, no i czarne pierwsze zaczynają swoją tutaj, swój szybki marsz do promocji. D5, my musimy się wrócić po pionka A, czyli gramy król B7, D4, król A7, D3, B6, D2, dorabianko. No, czyli wygląda to na remis. Inny scenariusz, król B7, skoczek E7, król A7, D5, B6, D4, B7, D3, B8. Wygląda to lepiej, ewentualnie C8. Tu możemy sobie dowolnego pionka dorobić, więc to prawdopodobnie jest po prostu szybsze. Ale tu jest tłok. Co tu się wydarzyło? To poustawiał i czemu tu jest po prostu mat w 2? To, że jest dużo figur koło króla przeciwnika, nie oznacza, że ten król jest dobrze broniony, bo pionek na G7 jest niebroniony przez nic oprócz króla, więc możemy sobie po prostu na G7 walnąć, król bije G7 i gramy hetman F7, hetman broni pola G8, pola H7 tam ponad królem, atakuje króla, jest broniony przez wieżę, to wygląda jak macisko. Mamy 1500, elegancko. Tylko 1,5 godziny mi to zajęło, żeby wbić 500 oczek. No nieźle.